Z nami jest trener Lechii, pan Bogdan Jóźwiak. Panie trenerze, tradycyjnie, jak może pan skomentować dzisiejszy mecz? Na pewno niezła pierwsza połowa. Pierwsza połowa niezła, gdzieś tam mieliśmy atak pozycyjny, na to byliśmy przygotowani. Budowaliśmy fajnie, z lewej strony stwarzaliśmy parę groźnych sytuacji, strzeliliśmy bramkę. Ale później gdzieś końcówka i druga połowa już słabo. Już nie ma co się oszukiwać, też siedliśmy. To było widać. Zmiany musiałem dokonywać. Tu niektórzy debiuty mieli. Czy Sebastian Kawecki dzisiaj zadebiutował. Ostatnio raz grał w lidze okręgowej. Czy młody znowu Eryk Kaproń. Dziś mamy problemy, ale cieszę się, że dajemy sobie radę, czyli punktujemy. Te problemy właśnie spowodowane kontuzjami. Jak tutaj wygląda sytuacja przed tym meczem pucharowym? Ponieważ jak wiemy, można się domyślać tylko, że będzie pan korzystał z zawodników, którzy siedzieli na ławce, bądź też należą do do wąskiego składu. Nie wiem, nawet ciężko mi powiedzieć. To jest dzisiaj znowu jakiś uraz mechaniczny na koniec pierwszej połowy Kamila Cyrana, dlatego musiał zostać w szatni. No gdzieś mamy tutaj niefarta w tej, ale gdzieś cieszę się, że dajemy sobie radę, że jakbyśmy jeszcze sobie nie dawali rady, to by można było głowę spuścić w ogóle do dołu. A tak, mamy 17 punktów i gdzieś tam mamy tydzień czasu do przygotowania się do meczu ligowego. Puchar mamy po drodze, zobaczymy jakim składem zagramy, jak tam zagramy. To mamy jeszcze 3 dni. Dzisiaj w pierwszej jedenastce wyszedł nowy zawodnik, Michał Efir. Jak oceni pan tutaj jego postawę w tym meczu? Nieźle, uważam, że nieźle. Jak na debiut, nieźle. Później wiadomo, zabrakło mu siły, to jest rzeczą normalną, dlatego gdzieś tam zrobiliśmy zmianę, ale na pierwszy mecz uważam, że na pewno jakość pokazał piłkarską. Tutaj można powiedzieć, że wrócił doping na Lechię. Jak trener się z tym czuje i jak czują się zawodnicy, ponieważ tego dopingu w tamtym sezonie brakowało? Mi się wydaje, że to jest świetna rzecz, że mamy doping, że kibicują nam i to kibicują nam, jak nawet nam nie idzie. No nie oszukujmy się, druga połowa gdzieś tam, to my się większość gdzieś tam drugiej połowy to broniliśmy, przechodziliśmy do kontrataku, ale kibice trzymali za nas kciuki, kibicowali nam i za to im na pewno i ja i zespół dziękuję, że są z nami na dobre i na złe, a nie tylko na dobre. Jeszcze właśnie tutaj ciągnąc dalej wątek kibiców, najbliższy mecz wyjazdowy, ligowy, będziecie grać w Nowym Dworze Mazowieckim, a więc na trudnym terenie. Co chciałby pan tutaj powiedzieć? Aby zachęcić kibiców do wybrania się na ten mecz, ponieważ nieoficjalnie wiemy, że tutaj kibice organizują się na ten mecz. No super, że jadą, pomogą nam na wyjeździe. My w każdym meczu gramy na maksa, jaką mamy dyspozycję danego dnia, gramy zawsze o 3 punkty, tego mogą być pewni. Też jedziemy do świtu, żeby powalczyć o komplet.